Rower czy hulajnoga? Myślę, że hulajnoga, bo jest troszeczkę więcej zabawy, troszeczkę więcej stresu i znacznie więcej ryzyka, więc wydaje mi się, że jazda na hulajnodze jest taka pełniejsza, jeżeli chodzi o ilość emocji. Więc definitywnie w tym przypadku rower czy hulajnoga, preferuję hulajnogę. Wanna czy prysznic? Tylko wanna, po japońsku super gorąca woda, dolewana systematycznie, żeby była jak najwyższa temperatura tej wody i żeby można było się naprawdę w tej wannie zrelaksować. Mars czy Wenus? Oczywiście, że Wenus, chociaż jesteśmy spod znaku Marsa, natomiast kobiety są spod znaku Wenus, tylko Wenus. Basket czy futbol? No myślę, że jednak futbol. Bardzo fajna dyscyplina sportowa, bardzo popularna. Pewnie koszykówka jest być może troszeczkę bardziej widowiskowa i troszeczkę więcej się dzieje, ale jednak dla nas, dla Polaków, bardziej tradycyjnie, przynajmniej dla mnie, piłka nożna. Pipa czy lager? Tego typu piwo chyba tak, rzeczywiście teraz wakacje dla ochłody tak. Aczkolwiek nie jestem, jeżeli chodzi o piwa, nie jestem żadnym specjalistą, nie jest to mój preferowany trunek. Gdyby można tutaj było dodać IPA, czy lager, czy wino, powiedziałbym, że wino. Wakacje w kraju, czy za granicą? Absolutnie nie mam preferencji, liczy się towarzystwo, ani lokalizacja. Więc na pewno z żoną i bez znaczenia gdzie.